widzi, to się nagrywa, to się kameruje. Dzień dobry, ludzie z tej strony Pixel, a to jest live stream. To jest live stream. Tak z PSP, jak widzicie. Czekajcie. Nie, co chciałem zrobić. Jej, streamcepcja. Czekajcie, uno momento, por favor. S'il vous plaît. Et cetera, et cetera, et cetera. Chyba nie masz tak dużych ścin. Przynajmniej taką nadzieję. Czekajcie chwilę. Że tu już takie rzeczy się robią. Czekajcie, zrobię sobie tak. Bo tu widzę, że mamy defekt mały. Ale chwila. Teraz zrobimy pyk. Pyk. Zrobimy sobie tak, aby ludzie, którzy oglądali tego streama, mogli co najzwyczajniej w świecie zobaczyć czat. Oczywiście teraz zrobię wszystko tak na poczekaniu. Poczekaniu. Kiedyś może to bardziej ogarnę, jak na razie jest tak jak jest. Ogólnie ten ekran z PSP musi być bardzo malutki, bo inaczej nic nie będzie widać. Więc tak, pyk, pyk, jest. Sonic trochę jest zasłonięty, ale to mam nadzieję, że przeżyjemy. Tu czekajcie, tutaj pyk, pyk, pyk. Halo? Witam, jesteś na live. Przywitaj się ze wszystkimi. Spoko, tyle że się na razie wyciszę, bo z psem idę. Jaki geniusz. Więc zaraz wracam. Pięknie. Okej? Mhm. Więc tak, ludzie. Nagrywamy już przez 3 minuty. Nic nie zrobiliśmy, więc tak. To jest Sonic Rivals. No, przez Sega. Wiecie co, ten czat się pozbędę. No tylko mi tutaj przeszkadza, ja tu mam swój czat, spokojnie. To wam powiększę, żebyście lepiej to widzieli. Znaczy już to strasznie słabo widać, bo to jest bądź co bądź ekrana PSP, ale... O, tak możecie sobie oglądać. Tak wiem, nie przygotowania, że hej. Więc co, może zacznijmy grę. A, nie. Najpierw zróbmy nowy profil. New profile. You chose to create a new profile. Game progress to this point will not be saved. Are you sure you want to create a new element? Save profile. O, można 3 save'y zrobić. Yay! Pyk. Czekajcie. Zrobię sobie drugi zapasowy. Żebym wiedział, czy jest trasa tego. Tak, tak, pyk. No
story. Dobra. Więc tak, ta gra teoretycznie rzecz biorąc dzieje się po Soniku 06. Ponieważ czemu nie? Po Soniku 06 czemu? Bo temu. Bo jest Silver. Teoretycznie rzecz biorąc to, co się dzieje w Soniku Generations, ma związek również z Sonic Rivals, przez co Sonic Rivals jest kanoniczne. Więc jest ciekawie, gdyż Sonic Rivals nie powinno być kanoniczne, a tu się okazuje, że jest, bo Sonic 06 się nigdy nie wydarzyło. I więc zacznijmy może Sonikiem. Od początku zaczniemy sobie Sonikiem. Ho, 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 to była chwila. Czyż nie Sonic? Hej, Eggman, co zrobiłeś z Tailsem i Amy? Nie denerwuj się, są bezpiecznie śpią w środku tych kart. Hej, Eggman. Główny szmrak zniknął. Jestem pewien, że stoisz za tym ty, czyż nie? He, he, he. Tak, to prawda. Ta kamera... ta kamera pozwala mi... Zwarka mi słowa. Przerobić wszystko na na karty. A dobra, będę to tłumaczył w let's playu. To jest livestream. Tu chodzi o to, aby przejść tą grę. Pokazać wam ją, przejść ją. I będzie ciekawie. Możesz... I będzie to seria livestreamów. I będziemy streamować gry. I będzie ciekawie. W ogóle mam tu opóźnienie, więc... O Jezu, i ściny. Więc będzie ci bardzo ciekawie. A jak już przejdę z bardziej hardkorowych gier, to będzie dopiero ciekawie. Bo może mi nie uwierzyć, ale Sonic Rivals to nie jest aż taka bardzo hardkorowa gra. Ba, Rivalsów dwójka przeszedłem... bodajże chyba za pierwszym razem nawet. Ale ścina, ja nie mogę. Wazy Cup to niezbyt dobry wybór na streamowanie. Ale nie będę używał tego. Na kos. Ja nie mogę nigdy jeszcze takich... nie miałem problemów z Knucklesem. Ja się boję, co będzie w ostatniej planszy. To będzie straszne. Co ja robię? Nie wiem, co ja robię. 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 I z tego miejsca pragnąłbym nie powitać, tylko pozdrowić Micha, który dowiódł, że jest do tego zdolny i zadał mi 100 pytań. Które są oczywiście, w połowa z nich jest bez sensu kompletnie, ale... Ale i tak na nie odpowiesz. Tak. I oczywiście wejście zaskoczenia. I chyba przegram. No. Chyba przegram. Właśnie widziałem, że ci zadał aż 100 pytań. On jest hardcorem. Chyba przegram. Ale chyba coś mi się wydaje, że on chyba się już o tobie wszystko dowie dzięki tym pytaniom, że ci tyle ich zadał. Kurde! To tyle ode mnie, mam nadzieję, że nie za mało. Dobra. Tylko proszę nie wyjeżdżać. Dobra, przejdziemy co... Proszę nie wyjeżdżać. No mówrzesz! Proszę nie wyjeżdżać do niego z tym tekstem, że się nie postarał. Bo uwierz mi, on ci potrafi nawet z 500 pytań zadać. Dobra. A wtedy to już będziesz totalnie w stanie. Ale wiesz, on ogólnie takie pytania kompletnie z beki też zadał. Ale sądzę też, że na wszystkie nie odpowiesz. Bo nie wierzę, że ty odpowiesz na 100 pytań. Na wszystkie nie odpowiem, nie. Chociaż
Ogólnie nie odpowiem na te, które są już na serio takie głupie, że nie warto ich nawet mówić. Bo jest ich dosyć sporo. Ale dobra, ludzie, przejdziemy tą grę za pierwszym razem na 100%. Tak ci może jeszcze przerwę. Weź ty mi wytłumacz, jak ja mam nagrać tego Sonika. Jakiego? No. ORSH. Bo chcę to live zrobić, a jak pamiętasz, mnie zagłusza. Jak ja mam to tam wyciszyć w mikserze? Tak, w mikserze audio wycisz emulator. Nie będziesz słyszał w ogóle audio gry, ale teoretycznie rzecz biorąc, gra będzie nagrywała audio. Emulator będzie nagrywał audio. Chyba, że No używasz dobra. jakichś innych programów do nagrywania gameplayu z emulatorów. Chociaż to No, też nie frapsa powinien być tylko. problem. Nie, z tym też nie powinno być problemu, chyba. Dobra. I wpadłem na pomysł, co będzie u mnie teraz za let's play po tym Lost in Time. Zara poznaje świat. Nie. Ja już Ale na nagrywam pewno tę tego grę. let's play nie będziesz. Nie będziesz tego let's play oglądał na 100%. Need for Speed. Nie, Gex. Wiesz, nigdy nic nie wiadomo. No kurz, No ty... wiesz. You son of A co, FNAF-a grasz, czy w co? a... Bo... Powiedziałem nakres. Co ty we FNAFa grasz? Ja tam nie słyszałem, w co ty grasz. W Sonic Rivals. Więc nie wiem. Nakos, you son of a A, kot, you Sonic son of a Rivals. kot. Jest! Na 100% za pierwszym razem. Ej, ale serio, I to są takie ściny na tym często. jakby co, jeszcze raz sorry za to, że ci się wprosiłem, bo ja nie lubię się wpraszać do ludzi zbytnio. Bardzo to widać, wiesz. Znaczy wiesz, ja szczerze raz widziałem, że byłeś na nie przeszkadzać, to wiesz, myślałem, że naprawdę coś robisz, ale jak się ciebie zapytałem, to nic nie robiłeś, więc byłem zmylony wtedy. Wiesz co, najlepsze jest to, że dzwoniłeś do Ale... mnie jakieś 20 razy, a mnie nie było. No wiesz, bo może dlatego, że ja znam taki myk, że moi znajomi już takie coś robili, że dawali się na niewidoczny i ja widziałem jako niepodłączony i się dodzwaniałem do nich. Więc myślałem, że ty to samo żeś Wiesz, wykorzystał. jak już dwa razy próbowałeś i widzisz, że nie odbieram, to znaczy, że coś zna rzecz. No, ale jak coś, to na drugi raz się nie wproszę na PS5, jeżeli to jest, że tak powiem, problem. Dobra, będziesz miał jeszcze okazję, bo jeszcze final soboty. O nie. Jak nie lubię tej planszy. Sonic Rivals 1 był głupi. To mogę przyznać, że Sonic Rivals 1 był strasznie głupi. O Jezu. W ogóle się nie nadawał do grania, ponieważ większość planszy wymagała do tego, żebyś ty nie, jak to się mówi. Żebyś przegrał swoją pozycję, że tak to ujmę. Musiałeś odpuścić swoją pierwszą pozycję na to, aby druga postać przeszła, i później musiałeś jakimś cudem odzyskać tą pozycję. A teraz strzelisz facepalma, co ja ci teraz powiem. Wczoraj właśnie przesłałem Sonica Genesis, ale musiałem usunąć ten odcinek, ponieważ przesłałem filmik, ale bez głosu mojego. Nie mogę teraz strzelić facepalma, bo nie przejdę za pierwszym razem na 100%. Pozdro dla komatych. Wiesz co? Wbiłem teraz do ciebie i tylko widzę tą twoją magiczną zdjęcie. To zrestartuj hitboxa. Odśwież go. A, dobra. Pierwszym razem na 100%. Nakos, you son of a cock. Hitbox. You son of a cock, Nakos. Jaki cheatuch. Ja nie mogę, jaki cheatuch. O, ładuje Nakos! się. Jezu, jak nienawidzę Sonic Rivals 1.
Sonic Rivals 1 może się jebać. Dokładnie. W A ogóle ty tak z w postacie ciekawości... się ślizgają tutaj jak na lodzie. Nie wiem kompletnie o co chodzi w tej grze. A, właśnie widzę. Ale wycisz streama, proszę cię. Bo to słychać. No właśnie teraz zauważyłem, bo Yusana! Maxa od razu włączyło. Nie... Co to miało być? Co to miało być? Dobra, tego nie było. Klatka laga. To była klatka laga. Słuchaj, nawet najlepsi popełniają błędy, tak? Ale to była klatka laga. Rozumiesz? Klatka laga. To nie była moja wina, to była klatka laga. No dobrze, uciekać. Rozumiem. To przez to. Jak ty żeś w ogóle to zrobił, że ci tam w prawym dolnym rogu Sonic coś tam pokazuje teraz? No to jest GIF tak zwany. A, już sobie dodał to. Mhm. I w ogóle taka jeszcze sprawa, jak ty żeś zrobił do tego Taste Adventure te po boku, ten obrazek taki, co wstawiłeś na YouTube'a, co tam był Taste'a troszeczkę w pół przeciętego. No normalnie, po prostu wziąłem obrazek z internetu i go tam wkleiłem w AVS-ie. Ale to zastąpiło, to ci zastąpiło te czarne paski, nie? No. Znaczy nie czarne paski, po prostu tam był czarny ekran, bo tak niestety emulator nagrywa, że grę w kwadracie nagrywa. Chociażbym dał nawet obraz 16:9, ja właśnie chciałem... to by nagrał. No bo właśnie często ten 4:3 wskakuje i chciałbym coś tym zasłonić, żeby tych czarnych pasków nie było widać. Dobra, kurde. No, Kasiusanowa kok. Jaj. On ma cheaty po prostu, on ma X-ray. Klatka laga znowu. Nie, ja tak normalnie nie gram, to po prostu klatki laga mam co chwilę. Muszę zmienić Easy Cup'a. Muszę kupić sobie jakiegoś Dazla czy coś, który ma lepszy bitrate. No bo to klatki laga ja bym bardzo są. Chciał. Ja bym bardzo chciał Avermedię kupić, no ale ulotek już nie ma w tym sklepie, gdzie chciałem. Więc mam wielki problem, bo nie wiem, co teraz zrobić. Rób tak jak ja. Co mamy zrobić, żeby zarobić? Chyba posprzedawać gry. Iść do pracy. No nie, patentowane. Klatka laga. Jakbym tylko, kurde, nie mieszkał w bloku, to chętnie bym pokosił trawę. Wtedy to bym kasę dostał, a tak to nic. Wiesz, zależy też jaki trawnik. Bądź co, bądź to też dużo, od tego dużo zależy. No kus, już ona ma kuk. Idź ty. Damn it. No oczywiście na 100% za pierwszym razem. Kto wątpił, ten ma unsub. No ty widziałeś, że Kacpiu mu pogroziłem. A no widziałem. Bo znowu wyzwał Micha, a sorry. U mnie takich rzeczy nie ma. Ja zaświecę sobie światło, bo mi się oczy popsują. A właśnie tak z ciekawości się zapytam. Jestem. Ty widziałeś może, jak Michu ci tam dał 90 chyba pytanie, rok się dusi? Tak, obejrzałem sobie tą animację. Rozwaliła mnie. Świetne, nie? Rozwaliła mnie po prostu. Tak sobie sądzę, że ale zaraz chyba zmienimy grę. Serio? Nie, no bo Sonic Rivals nie nadaje się, jak są takie klatki laga, no bo na serio ja mówię, że są klatki laga. Ja nie, żeby się po prostu obronić od tego, że słabo gram, tylko po prostu na serio są te klatki laga. Tak se teraz przeliczyłem i masz łącznie 110 pytań do następnego odcinka. Jej. A jeszcze moja siostra chciała się przyłączyć. Matko.
Ale powiedziała, że kiedy indziej. Jaka jest wielkoduszna. Nie. Nie, na serio, tak się po Ale prostu mnie nie da kłócą. grać. Dobra, wchodzimy w ustawienia. I w zasłonę pogramy. A, ty z PSP ciśniesz. No. Nie, z PS3 na PS5. No czemu nie? Dla mnie to nie byłby problem. Pogramy sobie w... Nie po... Minecrafta. Co w Minecrafta? Co sobie Ice pogramy? Tower? No. Oni... W Tetrisa Co nie pograjmy. grają? W Tetrisa pograjmy. Pacmana. O, Pacmana. O, Mr. Karoshi. To będzie na 100% idealne. Ciekawe, czy można to ustawić. Myry. Karo. Schi. Karo. Karo, karo. Nie mówcie mi, że takiej gry nie ma. X. Mr. Karoshi. No dobrze, zostawiłem, co jest? Nie, no zostawię na Sony Gravers. Nie chce mi się zmieniać. Poza tym tej gry nie ma w bazie danych Hitboxa. Najwidoczniej nikt z niej nie chciał streamować. O Boże. Fajny początek. Na zdrowie. Zmieniamy grę na samym początku PS5-ków. Jest dobra, to jest Pan Karoshi. Ta gra została wydana oryginalnie jako indie gra, później została przeportowana na PSP. Oryginalnie ma również swoją drugą część i została wyprodukowana w Japonii, jak widzimy po jej po jej nadruku tym na dole, tym podtytule. To właściwie Tam mówię. nikt nie wie, co tam pisze. Dobra, tutaj bla bla bla. Jak widzimy, tutaj jest ogólnie sponsorowane przez firmę. To jest chyba firma, która prowadzi swoją stronę, czyli JoJo. I ta gra ogólnie jest. Pfu. Ta firma specjalizuje się w grach indie. Więc to jest teoretycznie pierwsza gra indie, jaka trafiła na PSP. Fajnie, fajnie. I w Jej. tej grze chodzi o to, żeby zostać samobójcą. Fajnie? Fajnie. Pyk, pyk, pyk. O Boże! Co, Boże? Ten szum, co przed chwilą się pokazał, to wyglądało tak dziwnie. Jak Sonic XE. Jak na Mega Drive'a, oczywiście. I ogólnie zbieranie tych monet, które teraz, mam nadzieję, widzowie widzą, są po to te monety, aby po nic, po prostu wystuprocentować grę. Nie dostajemy żadnego innego zakończenia, nie dostajemy nic kompletnie za to, po prostu tak dla fanu. Szczerze, ja lubię stuprocentować gierki, które nie mają prawdziwego zakończenia. Czytaj Królik Box. No ale szczerze, ta gra nie jest trudna. Gdyby to był na przykład, nie wiem. Więc to jest myk taki z Co jest grawitacją. takiego? Ci, co patrzą, to fajnie. Ci, co nie patrzą, to mają pecha. To jest myk z grawitacją. Kto gra w Minecrafta, pozdro. No. I od czasu do czasu mamy takie przerywniki. Typowo takie, nie I proszę, na ciebie spadło. wiem. No, tutaj zombie, więc trzeba restartować. Ogólnie fajna gra. O nie. W ogóle praktycznie fabuły nie ma. Więc można sobie na przykład w jakimś autobusie to odpalić i grać sobie najzwyczajniej w świecie. No. Więc jest ciekawy, innymi słowy. O nie, ta gra ma hiperrealistyczną krew. Tak.
Dobra, A to ty sobie wyobraź, co się działo, gdy ja grałem sobie, kurde, w takiego Mario na telefonie. To ludzie się na mnie gapili na jakiegoś, nie wiem, głąba. Pyk. Mario 64. Czy w Mario Bros. Tak, grałem sobie na Androidzie i tam ludzie w autobusie myśleli, że ja mam coś z głową nie tak. Bardzo ciekawe. Pyk. Zrąbałem, więc trzeba restartować, jak to mawia. Jak to mawiał pewien mistrz Hajdubaka, trzeba restartować gry. Tak, ma, Jej. tak mawiał mistrz Hajdubaka. A ja się obraziłem na płyty Sony, CD-erki. Because why? Ponieważ ściągnąłem sobie parę gierek i co? Pokazówki lagują jak cholera. No. Jak tylko nagram Gexa, to tylko pokazówki nagram z emulatora. Czekaj, ponieważ czekaj. Nie opłaca się. Coś ty powiedział? Nagram z emulatora, ponieważ się przycinają, a chyba nikt nie chce przycinanych pokazówek oglądać. Wiesz co, chociaż jak gadać ze mną, to nie mów o tym, że nagrasz z emulatora. Tyle miej godności. O Jezu, co w tym strasznego? Bo to jest straszne. Ja rozumiem, jak się nie jest straszne, kadzenki to jest tną, właśnie ale no proszę cię, zobacz, ale nagrywać. To przynajmniej odpal z płytki, to nie będą no, lagować. Miej tyle przyzwoitości i odpal z płytki, aby nie, bo wtedy nie lagują. Co ja mam co zrobić? Jak ja dawno w tą grę nie grałem. Nie wiem. Kompletnie nie ogarniam, o co mi chodzi. Dobra, to się tak robi. W ogóle ja mogę tak przejść? Mogę. Kompletnie nie wiem, co mam zrobić. Nie, jeszcze 25 minut. Tak, nie tak. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, wiem. To już twój problem. Wiem, już wiem, co mam zrobić. Dobrze, mam odpalone to na PSP, co przynajmniej mogę sobie zaraz zobaczyć jakąś solucję na internecie. Najgorsze jest to, że w mam sumie opóźnienie. Racja. Najgorsze jest to, że sam mam opóźnienie na moim ekranie. To jest najlepsze, że mam opóźnienie na jest opóźnienie między tym, co robię na PSP, a tym, co robię na konsoli. No to niezły myk. No, jeśli ktoś zna coś lepszego od EasyCapa, coś, co ma większy bitrate, to znaczy to co nie spowalnia obrazu, o, tak to nazwijmy, to co nie spowalnia obrazu, to proszę śmiało mówić, ewentualnie sobie załatwię te takie rozdzielacze, żebym mógł podpiąć dwa kable i wtedy mieć obraz i na telewizorze, i na PS, i na kompie, a na telewizorze, z tego co wiem, to nie laguje, bo sprawdzałem. I myk. Boże, to drzwiami trzęsą u mnie. Jest, ale jestem mądry. Myk. I ogólnie nie na każdej planszy są ukryte monety. To trzeba zaznaczyć, że nie na każdej planszy są ukryte monety. Więc jeżeli tylko widzicie monety na ekranie, to znaczy, że są one na planszy. Warto sobie o tym zapamiętać. A ten live tylko tutaj będzie, czy on idzie od razu na YouTube'a też? A on idzie później na ten mój drugi kanał. Co to mam zrobić? Muszę chwilę pomyśleć. No to pomyśl. To myślę. Dobra, co idzie tak? To idzie tak? Dobra, już wiem. Nie mogę nic teraz chrzanić, bo będzie źle. Pyk. Kurde, co ja mogę zrobić? Co tutaj robisz tu? Co tutaj robisz? Dobra. Co ja mogę zrobić? What the fuck? Nagraj ORTSH. Teraz może. Tak. Będzie... Tyle, że wiesz, że to może... To będzie livecepcja. Tylko, że wiesz, że to może ci nagrać twój głos.
A to nie. No właśnie. I myk, przeszliśmy za pierwszym razem na 100%. Poza tym wolałbym to zrobić osobno, bo nie chcę drzeć mordy na twoim live, na twoim live, bo przegrywam. Więc tak, a to by chyba nie było. To jest zrobione wszystko na 100%. Nikt nie musi tego sprawdzać, czy teraz nie wyciąłem wszystkiego, bo tak naprawdę ten live już był nagrany. Tak naprawdę tutaj nikt nie siedzi. To jest nagrane wczoraj, tak właściwie. Z pomidorowym teraz sobie siedzimy tutaj, nagrywamy jutrzejszego live'a, który jest dzisiaj, jak to patrzycie. Tak naprawdę nikt tutaj nie siedzi. No. Wszystko jest wycięte, zmontowane. Mówi Kinder niespodzianką. Dokładnie. Dobra, to trzeba zrobić tak. Pyk. Pyk. Co ja patrzę? Myk. Myk. To ja sobie w tym czasie zobaczę, obczaję wszystkie te twoje pytania do twojego następnego odcineczka. O Jezu, zrąbałem. Ale nie czytaj ich, bo ja już sam je czytałem i jestem zdruzgotany inteligencją tych pytań. Mi się bardzo podoba pytanie trzecie, bo to jest ciekawe pytanie, przynajmniej moim zdaniem. Pyk, pytanie trzecie. Jakie jest pytanie trzecie od Micha? O, już się zaplodował ten zapowiedź PS5, więc jest super, bardzo fajnie, 2 na 10. A teraz wszyscy wzięli sobie do serca to, że maraton z Segi to będzie Grendaj, nie wiem czemu. Czy nagrywanie na no. to ciężka praca, czy dobra zabawa? O, to też mi się podoba. To jest. To ma jakiś sens do pytania. Ale reszta, niektóre z nich to po prostu są. Wiesz, możesz mi wyjaśnić, co to jest Łazarski Rejon? Taki raper, coś tam z tego co słyszałem, tak rapował ciągle na Łazarskim Rejonie, coś tam. Ale tutaj ważny widz numer jeden pyta się mnie, jak tam na Łazarskim Rejonie, co to znaczy? Nie mam pojęcia. Ja niestety rapu nie słucham, więc nie jestem ci w stanie powiedzieć. Ja od razu mówię, że tym razem sprawdziłem i ten live się zapisuje na moim kompie, więc nie będzie lagów. W każdym razie taką mam nadzieję. Ale ogólnie lagi są równie dobrze, mogą być spowodowane na livestreamie przez to, że livestream się zapisuje też na hitboxie, więc to strasznie laguje hitboxa. Więc nie jest ciekawie. Hitbox przez to się dusi. O Boże! 32 pytanie rządzi! 32 pytanie. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Bez komentarza. Jezu! Ale niektóre z nich trzeba przyznać, że są spoko. 90 rządzi. Skoczy. Czy tu. Chwila. Ja tu. Skoczę? Skoczę. Fuck. Buda. Jest. Tak zrąba się tylko ja potrafię. Yes, I can. O piksel się pomyliłem. Piksel pomylił się o swój piksel. Dokładnie. Piksel zaraz dostanie bana. Za pomyłkę. Okej, okay. Jak teraz będzie źle, to nie wiem co zrobię. Jak teraz będzie źle, to koniec PS5. Dobrze! Nie będzie końca. Nie. No. Jak teraz będzie źle, to się owalisz na łyso. Zjebałem. Nożyczki się szykują. O co chodzi? A, nie słyszałeś, no i zwaliłeś już. Skopałem sprawę. No, skopałeś. Trzeba zrobić tak. W11.
Dobra, tak. Teraz tak. Myk, myk. Jak to przejść? Czemu nikt tego nie ogląda? A później wszyscy będą pisać, Ja to. kiedy był ten livestream, kiedy był ten livestream. Nie było live No. streama, czemu kłamiesz? Wszyscy będą tak pisać. Zmarałeś. Trzeba było dzień wcześniej zrobić powiedzenie: nagrywam live'a. Wbijać. Nagrywam live'a. Lewy się nadaje, jakbyś chciał wiedzieć. Sam to chyba wtłumaczyłeś. No i co? Ale ja tworzę własne wyrazy. Pamiętaj. Jak to zrobić? Ktoś, kto to ogląda i nie jest to pomidorowa, nie jestem to ja, może mi wyjaśnić, jak to przejść? A Skocz na to jest niebieski dopiero guzik. 13. To jest dopiero 13. plansza. No to skocz na niebieski guzik. Łatwe. Nie aż tak łatwo, jak się wydaje. No to zrzuć te żelazne coś na czerwony guzik. Nie, bo jeszcze muszę na żółty guzik, aby się odpaliło te elektryczne bloki, żeby mnie mogły zabić. To co Reakcja. możesz Musi zrobić? powstać reakcja łańcuchowa. No to po prostu poczekamy te paręnaście godzin, aż ktoś wejdzie i ci napisze. Czekaj. Reakcja łańcuchowa, ale może ten guzik jest najwyższy w świecie podpuchą. No to zobaczymy. Zmarałeś. Może. Już wiem, jak to zrobić. Naprawdę? Jak? Normalnie. Po polsku czy po angielsku? Po angielsku, panie. Co mi tu pan z Polskim wyjeżdża? No bo Może mi tylko się to nie Polska. udać, bo to musi być pixel perfect, ale. Bo Polska. Yes! Yes! Udało się. Nie udało się. Udało się. Dobra, udało się. No Miau! i co teraz? O! I teraz poziom 14. Jezu, jakiego laga miałem teraz. Miau! Myk. Panie, niech. Panie, sprzedaj pan Easy Cupa. Sprzedam. To jest chłam. Bo on z tobą nie umie współpracować, coś czuję. I to jak? Myk. Myk. Co za logika? Zabijają mnie kolce, które. Co ja gadam? Jak się ta gra nazywa? Merykaroski. To właśnie Przez J. smutna rzecz jest taka, że co? Przez J. To smutna rzecz jest taka, że właśnie żółte klocki zarąbała od Mario. Nie są żółte klocki. Ale były tam, po których tam, gdzie były te kolce, co tam zrobiłeś te żółte klocki takie, co skakałeś nad tymi kolcami, co się pojawiły. Incepcja. Incepcja pożaru. I teraz patrzcie. A myśleliście, że ten motek nie zgniecie. Jej, Nie zginąłeś. mam komentarza. O, i tu jest pan biznesmen. Pan biznesmen robi hajs. Robi hajsy, śpi na kasie, jak to mówią. I no, jest strasznym bucem. Robi to, że pan Karosz jest smutny, bardzo smutny. Myk. Czemu? Nie jest to nic wesołego.
Więc co trzeba zrobić? Tu jest takie pixel perfect. Dosłownie, tu jest pixel perfect. Trzeba zrobić dosłownie to samo, co ja przed chwilą zrobiłem. A to, że na formacie AV mi się to udało, to jest po prostu cud. To jest po prostu cud nad cudami. A właśnie, ja cię muszę ten okrzyczeć teraz. Czekaj. Już to idę zmienić. Właśnie mi się przypomniało. Czemu żeś nie napisał wczoraj, jak wychodziłeś ze Skype'a, że kurde kończysz, a że ja wyszedłem z psem i mówiłem do ciebie, ledwo to ty oki. Ponieważ. Ale to było wredne. A nie, to jest nowe. To to. To było wredne. Ja widzę, że siedziałeś godzinę z tym psem. To nie była godzina, to było z 10 minut, max. Dobra, ruszamy dalej. Zrobiłem to, co miałem zrobić. Jeszcze 11 minut! Dokładnie. 11 minut i będzie Sonic Genesis, odcinek pierwszy, na prywatny. A na prywatnym to tam. Zaploduję go, czekaj, kiedy ja go dam na publiczny? 13. 13? A śpiewałeś na nim? No, czyli za tydzień. W drugim odcinku. A może i w pierwszym? Nie wiem już, w którym ja to śpiewałem. W którymś na pewno, bo tylko dwa są. Więc ludzie, macie powód, aby oglądać dalej tą serię. Macie powód, aby tą serię Hugo, oglądać. Tropikalne. A ciekawe w ogóle, bo mam zaplanowany maraton Hugo, ja mam wszystkie cztery gry z Hugo, z agentem Hugo. Ja mam Tropikalną Wyspę na peceta, może kiedyś nagram. Ja również na peceta z magazynu Hugo to mam. A jaki ty masz dubbing Hugo, bo wiem, że były dwa, jeden taki, co był jego normalny i taki drugi, dziwny trochę. Ja mam polski dubbing. W sensie... Ale to chodzi o to, że on miał takie dwa głosy. On miał swój normalny, który miał, ten taki trolla i taki gruby dosyć głos. Taki gruby, a co masz coś do grubych? No, ale chodzi mi o głos gruby, o to chodzi. Masz coś do grubych. Szczerze, Hugo Tropikalnej Wyspy nigdy nie ukończyłem, więc jestem smutny z tego powodu. Ja nie ukończyłem nigdy. Bo zawsze, gdy chcesz... Ja nie ukończyłem nigdy pierwszego agenta Hugo. Ja chciałem zawsze Hugo Tropikalną Wyspę, ale co? Zawsze musiałem mieć formatowany komputer. Zawsze. To nie Ponieważ się... byłem wtedy głupim dzieckiem, który ciągle sobie zasypił. Byk. Brudził system. Jezu, i zawsze potem były tego problemy. Myk. I ogólnie te następne poziomy to już są bardzo łatwe. Oczywiście niektóre mogą wam zająć jeszcze... Mam chwilę, te pierwsze poziomy po przejęciu kim pani Karoshi jest, to po prostu są kilka tych pierwszych poziomów są bardzo łatwe. I ogólnie z tym poziomem miałem największe trudności. Oczywiście po chwili, oczywiście ogarnąłem, o co tu chodzi. Tu ogólnie jest wam potrzebne szczęście, więc ta gra, jeśli chodzi o speedruny, daje wam takiego wała, że musicie mieć po prostu szczęście do tej planszy, aby... O! Za drugim razem mi się udało, oczywiście za pier... Ale nie, tak właściwie to za pierwszym razem na 100 pro przeszło. Dlatego złota myśl, nigdy nie speedrunerujcie takich gierek. Nie, speedrunować tylko można, Minecrafta tylko... speedrun. Speedrunować można, tylko właśnie o to chodzi, że tu trzeba mieć szczęście. Dlatego wam serdecznie polecam ze speedrunerowanie Minecrafta. To nie jest nic trudnego. Ja wyspeedrunowałem Minecrafta w 11 minut. Co? Nie, to właściwie w 15. Rekord świata w Minecrafcie to jest 11 i minut i 54 sekundy. Ja sobie w końcu będę musiał zagrać na PS3 w tego, Rogue Legacy.
Nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę. Też chciałem zagrać. No, ale hajsu nie ma. No ja niestety też nie mam. Nie moja wina, że jestem biedny. No ja też nie. Dobra i... O! Właśnie robiłem, zrobiłem coś, co jest dobre. Jej. Dobra, się udało. Teraz się nie udało. Teraz mam takie trochę mieszane uczucie. Mieszane uczucie. No bo ja pamiętam, jak kiedyś na Polsacie bodajże leciał ten punkt, gdzie można było zawsze grać. Tak, że jest... trzeba było zadzwonić, żeby sterować tym no samolotem. No właśnie i... Dzwoniłeś tam i kiedyś? Ja miałem... Mam pewien... No, dzwoniłem właśnie. Raz się udało zagrać, ale niestety przegrałem. Serio, raz ci się udało? Cholerny... Tak. A co tam było, można... I tam... Nie ukończywszy 18 lat? No, to ja. Mogłeś od ilu chcesz, nawet jak miałeś 12 lat. No i właśnie Polsat 26 również jest strasznie hamską planszą, ponieważ... Trzeba mieć szczęście, jeśli chcecie to przejść tak na szybko, a jeśli nie chcecie tego przejść na szybko, tylko na spokojnie, to teraz... znam je. Teraz musicie to zrobić tak jak ja. Jezu, ja pamiętam jak ten, jak właśnie wtedy grałem, nie? Tam przy... No jak zadzwoniłem do tego Polsatu, żeby z tego Hugo zagrać, nie? No. Ja pamiętam poziom z tym zwierciadłem, jak ja się tam narejdżowałem. A w ogóle ty wiesz, że to tak właściwie było emulowane? No ja wiem. Jest! Przed śmiercią zdobyłem pieniążkę. To fajnie. Tyle wygrać. Damn it. Pyk. Serio, co tak, jest... patrząc na twój gameplay, to mam pewną teorię. Czy w tej gierce chodzi o to, by ginąć? Tak. Żeby iść na następny poziom? Nie zauważyłeś jeszcze tego? No właśnie to. Ja zauważyłem, tylko mnie to zastanawiało. Słuchaj, jestem w 27 plansz, a ty dopiero teraz zauważyłeś, że ja muszę ginąć, aby przejść do następnego poziomu. Znaczy, no wiesz, ja dopiero teraz zacząłem to tak troszeczkę dłużej oglądać, bo teraz jeszcze na necie sprawdzałem i widzę, że w 27 jesteś. Myk. Panie! To było dobre, zacząłem kurde od Sonic Rivals, a teraz w to gra. No, klatki laga są tam straszne. To trzeba było z tego od razu nagrywać. Ale ja nie wiedziałem, że masz takie klatki laga. Po raz pierwszy streamuję w ogóle fajnie sobie ustawiłem teraz to okno PSP, bo wcześniej miałem takie, jak ktoś oglądał Final Fantasy 3 w moim wykonaniu, to wie jaki był wtedy ekran PSP i to było, ojej, straszne. Bardzo straszne. Mhm. Jezu, ten Sonic mnie cały czas przeraża. Strachuś. Czasami mam wrażenie, że on mi faka pokazuje właśnie teraz. Myk. Myk. Sonic nie pokazuje faka. Znowu? Ogarnij się, Sonic. No faka mi pokazuje, moja wina. Tak. A mu zaraz też faka pokażę. Okej, okay, co zaraz trzeba zrobić w tej planszy? Niech ktoś mi powie. Takie różowe tło, nie wiem czemu mi się... A bo dobra, nie powiem tego, ponieważ to by było głupie, jakbym to teraz powiedział. Się zastanawiam teraz, co trzeba... Co muszę zrobić? A
A ja idę teraz wyżebrać coś do jedzenia. Za długo. Muszę Jakby to co zrobić? Tam dzieje. To ja. Czy jak wyjdę na ten guzik od boku, to się aktywuje? Tak. What the fuck, czemu on skacze? I don't know why. They see me rolling. Ale serio, z tymi scanlinesami to strasznie mi przypomina gry na Atari. Bo kiedy postać się porusza, to po prostu tak się rozmywa, jak w grze na Atari co najmniej. No tak na Atari było. Żu. Szkoda, że sam nie mogłeś nagrać. Co? Szkoda, że tak z Avermedii nie mogłeś nagrać. No właśnie szkoda, tylko nawet gdybym mógł z tej przenośnej Avermedii, która obsługuje robienie live streamów, to nawet wtedy bym nie mógł tego zrobić. Ponieważ musiałbym to podłączyć do No. PSP, a niestety nie można tego podłączyć do PSP. Można to tylko. No to właśnie szkoda. No, mogę tak tylko streamować z tych dużych konsol, a niestety z małego braciszka PS3 niestety nie mogę. Co ja mam To to zrobić? PS3 nie jest twoje? Co? To PS3 nie jest twoje? Jakie PS3? Bo Powiedziałem z zrozumiałem PS. małego. Powiedziałem z małego braciszka PS3. A, no. Chociaż teoretycznie rzecz biorąc ta karta nagrywająca, ta HP-Czy, PVR, coś tam, to chyba obsługuje wejście komponentowe, więc. Może kiedyś, może kiedyś. Ale nie w najbliższej przyszłości. Mam inne plany. Elgato. Ta, Elgato. Elserato. W ogóle zobacz, co tam na YouTubie słychać. Nie mogę przejść tej planszy, to chwilę sobie poczytam na YouTubach. Ja co jedynie patrzę, jak mi się przetwarza filmik teraz, a nadal 0% jest. Ale smutne życie. To smutne, bo ja chcę to przesłać i Cześć panom wysunąć wszystkim z tej strony pulpitu. pomidorem.pl. I jak widzicie, Czy mi się zdaje, czy pojawiliśmy. ty z Królika Baxa nagrywałeś z konsoli, czy z emulatora? Konsola, dlatego masz takie zamazane trochę. No, w tym przedostatnim odcinku, który jest na twoim kanale, to mi się wydaje, że to jest z emulatora, bo strasznie HD jest. Nie wiem czemu, ja mam słabą nagrywarkę, wiesz. I poza tym, Ale ja to nie wiem, strasznie czemu mi to jest. wygląda na ostrą. Ostry obraz jest. Czekaj, który odcinek, to ja ci powiem. Przedostatni. 30? No, przedostatni ten, który jest na kanale. O, 65 widzów mi wskoczyło. Jak fajnie. No to Przedostatni. teraz to jest. Jezu. Nie. To nie jest nagrywane z emulatora. Podstawka Nie to. wiem, jak ja. I nawet nie wiem, jak ja to zrobiłem. No jest HD prawie, praktycznie mówiąc. Jak ja to zrobiłem? What the fuck? Może Nagrywa. ci. Zobacz na okienko. Zobacz, jak to wygląda, że to jest z konsoli nagrywane poza tym, ponieważ ja nie mogę wytworzyć całego, żeby to poszło na całe. To się bierze Camtasię i się rozciąga ekran. No wiesz, ja to próbowałem robić, ale nie wychodziło. A poza tym to jest troszeczkę wymuszone HD, ponieważ moja nagrywarka nie umie nawet HD obsługiwać, więc. To powinno inaczej oddziaływać. Nie wiem, czemu to oddziaływało, że. Ale dlaczego to jest HD?
Nie wiem, bo ja w Movie Makerze wszystko w HD robiłem te filmiki, nie wiem czemu. Ale to wygląda jak HD. Inne odcinki nie wyglądają na HD, ale ten wygląda. No ja nie wiem czemu, skąd ja mam wiedzieć? Ja wszystko z konsoli nagrywałem. Więc nie wiem czemu to wygląda tak, a nie inaczej. Może YouTube mi po prostu powiedział, wiesz co? Masz tą jakość i nie pierdziel. Widzisz, YouTube o mnie dba. Widzę, pan mnie dba. Daj mi taką wyrobistą jakość tylko na jeden odcinek, a reszta wygląda jak... Pobiorę sobie kilka odcinków Króla Szamanów. Tak, PS5 trwa, a ten co, kurde, ten. Nie wiem, jak to przejść, okej? Okay? Poza tym ja wreszcie chcę zobaczyć koniec Króla Szamanów. A potem wszyscy spam. No weź ty coś zrób. O Jezu. Robię coś. Robię coś. Robię coś. Robię coś. Robię coś. O! Ale dosłownie bym to samo robił, gdybym nic nie robił. Bo nie wiem dosłownie, jak to przejść. To jest moja wina, że tak się wciągnąłem w Króla Szamanów. Bajka. Jezu, za to muszę. Bajka. Pociągnę sobie znowu język. Anime z dzieciństwa. Chociaż ba, moim pierwszym anime, jakim widziałem, to było Narzeczona dla kota. Pozdro dla kumaty. Kto widział, ten jest fajny. Jest bardzo fajny. Spokojnie, jeszcze 4 odcinki mogę zacząć znowu grać. Tak? Tak. No, a co to ma być? Jeszcze, kurde, 4 odcinki. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć, ty? Ty robisz, czy nie? Co? Robisz ten PS5? Kurde, ty masz się zająć grą, a nie. Ja się zajmuję grą. I ty w tytuł wątpisz. A nie, tu sobie będzie Króla Szamanów oglądał. Nie oglądam Króla Szamanów, ja sobie pobieram odcinki. Ludzie, którzy oglądali Króla Szamanów, nie zrozumią. Ty nie oglądasz i nie zrozumiesz tego. Wiesz, jaka nostalgia się wywołała pod moim intrem do Króla Szamanów? No, widziałem. Jej, jeszcze 14 minut przetwarzania. Stanie ci na 99%. Nie. Przesyłanie. A ja już mam przetwarzanie. No to... Co za różnica? No właśnie, jest różnica wielka. Żadna. Wcale nie. Dobra, teraz możemy zająć się grą. Dziewięć odcinków Króla Szamanów. Ej, jak on spadł? Jak ktoś mi powie, jak on spadł? Po prostu. Ale jak on spadł? Gnida postanowił się zbuntować, ponieważ zauważył, że taki piksel ma w niego wylane. Ale ja ruszyłem po prostu strzałkami w prawo i w lewo, a on spadł. Jakim cudem? What the fuck, jak ja to zrobiłem? Jak ja zrobiłem taką płynną jakość na tym szajsie? Jak? Na Sonic Genesis? Nie. Na tym, kurde... Easy kapie, brzydki. Jak ja to zrobiłem? Ale ja się zastanawiam, jak go przesunąłem, bo to by było bardzo pomocne. Nie wiem, ja coś z tym... Tak zrobiłem? Archiwum X normalnie. Archiwum X. Jak ja to zrobiłem, to nikt nie wie. Ja wiem. No jak?
Magia. No to jest zawsze wyjaśnienie. Wiesz, przerwało mi ciebie, więc nie zrozumiałem ani słowa, co ty żeś powiedział. Magia. To jest zawsze wyjaśnienie. Po prostu, no mówię. Dbają o mnie. Ale spokojnie, jeszcze tylko Jak ja to raz. zrobiłem? Jeszcze 6 odcinków i koniec z Królikiem Baksem. W końcu. Wiesz co, najlepsze jest... Najlepsza beka jest, jak streamujący nie wie, jak zrobić jakiś poziom, więc ci, co będą oglądać na YouTube, będą mieli niezły łba. Aż sobie nawet to na YouTube później zobaczę, jak ja to zrobiłem. Oj, będzie kupa śmiechu, będziesz sam się z siebie pewnie się śmiał. Kurde, jak ja to zrobiłem? Nie wiem, ty jesteś magiczny człowiek i to jest fakt. A ja nawet nie patrząc, co zrobiłem. O, siemasz. A w ogóle ja jeszcze nie swojego przywitania słynnego nie zrobiłem. Dzień dobry, witam was na PS5 pierwszych. Z opóźnieniem z przywitaniem. To jest tak, to są streamy, na których będziemy grać w gry tylko z PSP. Ewentualnie jakieś gry z PS1 puszczę, ale z PSP. Cała ta seria streamów będzie się opierała na grach z PSP, ponieważ jest to, jak niektórzy twierdzą, konsola, która już umarła, ale ja w niej pokrywałem wielki potencjał i wielki potencjał będę pokrywał zawsze, więc chcę uczcić ją, dlatego będę streamował praktycznie każdą grę, jaka wyszła na tą konsolę. Ej, zatrzymał się! Ej, mam dobre wieści. Masz Już pozdrowienia wiem, od jak to mojego... się stało. Masz pozdrowienia od mojego kuzyna. Aha. Bo pisze do mnie na fejsie. Już wiem, jak ten gość się przesunął. Po prostu w tej grze, jak w wielu konsolach na Atari, jest One Pixel Glitch. Czyli postacie co jakiś czas przesuwają się o jeden piksel. No, ładnie. I dlatego ten gość się przesunął, a wtedy dlaczego stał przed sprężynką, to dlatego, że po prostu się odbijał od ściany cały czas. I po prostu się przesuwał ten jeden piksel, ja tego nie widziałem, i się przesuwał aż o jeden blok. Jezu, rok się dusi. Jezu, rok się dusi. Kurde. W ogóle teraz sobie jem rogala. A smacznego, ja mam. Ręki. Ja piję sobie słodką herbatę. Dobra, ciepła. Również smacznego. Herbata zawsze na propsie. No. Lepsza od alkoholu i kawy. Zdecydowanie, zwłaszcza, że kawa smakuje dziwnie. Naprawdę, popieram. Bardzo. A zwłaszcza, że raz znajomy poprosiłem go, żeby mi kupił na przykład, nie wiem, no to było w sumie lato, Pepsi. Prosiłem go, żeby kupił mi Pepsi no, i zimne. Kupił gorącą kawę. No. Serio. Fajny kolega. Tak, fajny kolega, że to smakowało jak jakiś papier toaletowy. No. Bez urazy do papierów toaletowych oczywiście. Kiedyś w realu dawali kawę tak za darmo przypadkowym ludziom. I natknęli się na mnie, jak z rodziną sobie spacerowałem po realu i... O! Dostajesz kawę za darmo. Jak mnie to obrzydziło! Dlatego ja nie lubię kawy. Kawa jest niedobra, lepsza herbata, bo herbata jest pro. To jest fakt. Dokładnie. I przy okazji jest zdrowa. No bo właśnie. Kawa odwadnia. Na przykład taką herbatą się nie odwodnisz, tylko po prostu
Jeśli lubisz na słodko herbatę, no to niestety będziesz częściej pił, ale przynajmniej się nie odwodnisz. No, ja to mam taką średnią. Ani za słodka, ani za słoda. Pardon? O Jezu, jak to będzie na live wyglądać. To chyba słychać było. To właśnie było słychać. No, ale no wiecie, tak po rogalu to jest. No, kto z was nie miał tak po rogalu, jak zjadł? No. Zdarza się po prostu. No niech ktoś mi właśnie w tej sekundzie napisze, że nie miał tak po rogalu. Nikt nie napisał, no właśnie. Czyli każdy tak miał. Jej, creepypasty, trzeci odcinek. What? W końcu seria, która trwa więcej niż jeden odcinek. Bo Jezu, ile ja miałem tych projektów. A nie, poradniki jeszcze, trwają dwa odcinki tylko. Ja ogólnie zawieszam ten. Anuluję czwarty odcinek Sonica CD. Serio? Oraz maraton Slaya Coopera i Jacka i Dextera. Tak? Mhm. Nie chcę ci się tego nagrywać na razie. Jacka i Dextera oraz Slaya Coopera, owszem. Ale Sonica CD. Sonica CD tym bardziej. Jak już mi ludzie głupie komentarze dają, typu kiedy Sonic CD, to ja obiecuję wszem i wobec teraz, jeszcze na ten temat zrobię audiologa, że pierwszego, który napisze, że kiedy Sonic CD, od razu banuję. I każdy dobrze wie, że ja to zrobię. Po prostu musisz mieć czas, żeby to nagrać. No i to chęć. No to szkoda, że tego czasu ani chęci nie mam. A tłumaczenie mnie. A stanąłem jak na razie na tłumaczeniu. Bo to jeszcze trzeba korektę zrobić tego tłumaczenia, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No to nie jest łatwa sprawa, no ale efekt końcowy będzie dobry, tylko później. Dlatego no widzisz, ja dałem aloga, że ja anuluję. O, dobra, gość się zaciął. Dałem aloga, że anuluję Crasha Basha. Były tam komentarze, że popieram Adiego. Wiesz o kogo mi chodzi. What the f... Taki jeden z moich widzów. Coś się właśnie stało. Gość w sprężynie utknął, biedak. Więc dobra. Ja też będę blokował takie osoby, co będą mi spamowały, kiedy Crash Bash. Crash Bash będzie w swoim czasie po prostu. No bo na początku było to śmieszne, kiedy Sonic CD, ale jak już po takiej dłuższej chwili to już, no niestety, nie mam na to kompletnie czasu, bo się na... W ogóle jak już słyszycie, jestem nadal chory, ale mój głos nie aż tak bardzo się zmienił, ponieważ nie mam teraz zatkanego nosa, więc jest fajnie. No, a poza tym nagrałem właśnie dzisiaj bonusowy odcinek do Sonic Adventure DX. Ja ostatni raz, kiedy byłem chory, to było w grudniu i to w święta. Niestety święta miałem takie fajne, że całe chore. Zazdroszczę. Ja musiałem siedzieć z ludźmi. No szczerze, ja nie lubię zbytnio chorować. Chorowanie jest dobre pierwszego dnia, kiedy naprawdę już... Chorowanie jest dobre, kiedy jest szkoła. Szczerze, może to zabrzmieć głupio, ale ja trochę wolę chodzić do tej jednak szkoły, bo czasami... Są takie dni, bo gdzie jestem. Bo musisz przepisywać, a potem i tak masz 20 sprawdzianów na karku. Znaczy to też, ale też jest drugi fakt tego, że czasami chcę sobie wyjść na dwór, ale nie mogę, bo zapomniałem, że jestem chory. I nawet nie mogę sobie na 15 minut wyjść na dwór. Nie mogę wyjść na dwór, bo zapomniałem, że jestem chory, tyle wygrać. No, była taka akcja. Pamiętam, jak to było w szóstej podstawówce. Wyszedłem na dwór, pomimo że miałem gorączkę. I jak się potem czułem? Fatalnie. 3 tygodnie w domu. W łóżku. Zazdro. Właśnie nie, bo wszyscy dzwonią wyjść na dwór, a ja przywiązany do łóżka byłem. No ja bym zazdrościł, bo do mnie nikt nie dzwoni i nie pisze wyjść na dwór, bo wszyscy wiedzą, że ja na dwór nie chodzę. Poza tym dwóch przyjaciół to... Znaczy, ja to... Gadam z takimi bardzo zaufanymi osobami, szczerze. Więc do nich to tam se wyjdę na dwór. Dobra. Teraz piksel, teraz nic nie spieprz piksel, okej? Okay?
Okej. Rozumiemy się. Dokładnie. O Boże, odbija mi się makaron z sosem meksykańskim. Z sosem pomidorowym. Nie no. Ale dobry był, tylko odbija się nieźle, bo na ostro leciałem. Nie wiem, jak to zrobić. Dobra, poddaję się. Odpalam sobie solucję. Mam dla ciebie pewną sugestię. Zrób za tydzień tego. Hugo nagraj. Yoshi. Co? Za tydzień nagraj Hugo na PS5. Ale robimy PS5, aż nie przejdziemy danej gry. Więc jeśli na tym streamie nie przejdziemy Mystryka Roshiego, bo stream trwa do 19, to na następnym streamie robimy dalej Mystryka Roshiego. Jeśli przejdziemy, to wtedy zmieniam grę. No dobra, okej. Tak ci się uda, to Hugo, że nagraj. Chciałbym jeśli jest jakieś Hugo na PSP, ewentualnie na PS1, to okej. Jest Hugo na PS1, Hugo 1, Hugo 2. No co akurat wiem, ale tych gier nienawidzę, więc ich nie zrobię. Ja tam nie wiem, jak te gry wyglądają. Ja tylko grałem w Hugo ten Frog Fighter, czy jakoś tak. Frog Fighter, ja nie mogę. Ja w Sam Agenty Hugo grałem. No i jeszcze w Hugo tego, no. Tropikalna wyspa? Tak. To każdy chyba grał. W Tropikalną wyspę chyba każdy grał we wszystkie cztery części. Ja grałem tylko w pierwsze dwie. Z trójki nie pamiętam. Czwórka z tego co pamiętam, mało kto miał. Może zrobię maraton z Hugo, ale ja bym musiał wtedy trzymać się ostro kanoniki. Kanonika w Hugo, ale żeś dowali. No z tego co słyszałem, podobno Hugo 1 na PS1 jest kanoniczny. Z czym? Nie wiem, słyszałem tylko. Z czym jest kanoniczne Hugo 1? No z ja Hugo nie 2? Co? Z Hugo 2 jest kanoniczne? Tak, tylko tak słyszałem, mówię, ja tylko słyszałem takie rzeczy. Nie wiesz w plotki. Dobra, 27. O, jest. Dzięki! Dobra, teraz sobie patrzę na solucję. Ja sobie patrzę na ciastko czekoladowe. Jaki jestem głupi. A mądry. Dobra ludzie, wiem jak to przejść. Oczywiście na 100% za pierwszym razem. Jak ktoś wątpił w to co ma bana. Po prostu jak ktoś w to wątpił, to będzie potępiony przez Sonika. Nie. Może w skrócie. Pyk. Pyk. Bo to lepiej brzmi. Pyk. What the fuck? Różowe łyżki? Co? Istnieje takie coś? Co? Różowe łyżki. Wiesz, teoretycznie wszystko istnieje. No w sumie to Polska. Tego nie wygadam. W sumie to Polska. Jaki hejt na Polskę. Nie mam nic do Polski. Zwłaszcza do Gdyni, bo Gdynia jest super. Zwłaszcza po tym moim sklepie. Tak. Gdynia jest świetna. Ale ma za mało gierek na PS2 i PS1. Masz tam Nintendo 64, nie narzekaj. No wiem,